Niemcy zaczęli się śmiać, jak zobaczyli, doszło do ich świadomości, że to są ich sprzymierzeńcy. I ten śmiech spowodował, że myśmy zaczęli się też śmiać. I tak dwie grupy wrogie, właściwie grupy stojące, śmieją się, a obok stają Rosjanie i patrzą głupim wzrokiem, co się dzieje. Rano pułkownik Dąbek dysponuje 2000 wyczerpanych żołnierzy, którzy stają przeciw 10 hitlerowskim batalionom. Niemcy podchodzą coraz bliżej, biorąc obrońców w krzyżowy ogień. W polowym schronie w Babich Dołach telefonista melduje, że stracił łączność z pobliskimi oddziałami, a ostatni magazyn amunicyjny płonie. Pułkownik Dąbek rozkazuje zniszczyć centralę telefoniczną i prowadzi swoich ludzi na północną zalesioną krawędź Kępy. Mimo silnego ostrzału spaceruje nad stanowiskami swoich żołnierzy w rozpiętym, podziurawionym przez kule płaszczu. O godzinie 17:00 pada Kępa Oksywska. 1/3 z 15 tysięcy żołnierzy i ochotników ginie lub zostaje ranna. W ostatnich minutach walki ciężko ranny pułkownik Dąbek właśnie w tym miejscu odbiera sobie życie. W uznaniu dla bohaterskiej obrony Kępy Niemcy zezwolili na uroczysty pogrzeb pułkownika Dąbka, delegując nań własnych oficerów. Od tej pory na Pomorzu bronić się będzie już tylko załoga Helu. Pułkownik Godlewski, dowódca ułanów jazłowieckich, próbuje ze swoim oddziałem oraz z częścią pułku ułanów małopolskich otworzyć drogę do oblężonej stolicy resztkom Armii Poznań. W Wólce Węglowej oba pułki natykają się na Niemców. Do brawurowego ataku prowadzi ułanów porucznik Marian Walicki. Ustawione w mościskach na skraju wsi niemieckie karabiny maszynowe oraz czołgi zasypują szarżujących seriami pocisków, ale pomimo poniesionych strat natarcie udaje się. Polacy przedostają się do Warszawy. Żołnierz, który wygrywa, zupełnie ma, powiedzmy, inaczej podchodzi do pewnych niedostatków. Wszystko jedno, on jest na fali, że tak powiem. Co innego żołnierz, który ciągle się cofa i ucieka. Trzeba tak podchodzić do tych rzeczy. A nasz batalion wygrał i byliśmy wszyscy szczęśliwi. W Moskwie minister spraw zagranicznych Mołotow informuje ambasadora niemieckiego, że rząd niemiecki powinien wspólnie z rządem sowieckim ustalić ostateczny kształt polskiego terytorium. Mołotow zaznacza, że początkowa koncepcja, by zezwolić na istnienie szczątkowej Polski, ustępuje na rzecz podziału całego kraju.
Tego samego dnia Ludowy Komisarz Bezpieczeństwa Beria podpisze rozkaz powołujący zarząd NKWD do spraw jeńców wojennych i internowanych. Zarządowi podlegają obozy, w których przebywać będzie łącznie około 41 tysięcy polskich oficerów i żołnierzy. W Gdańsku Adolf Hitler oświadcza, że Polska nie powstanie już nigdy więcej w granicach traktatu wersalskiego. Rękojmią tego są nie tylko Niemcy, rękojmią tego jest także Rosja. Z Warszawy prezydent miasta Starzyński pisze do prezydenta Mościckiego. Panie prezydencie, melduję, że lud warszawski ani na chwilę nie stracił hartu ducha. Wytrwamy i wytrwamy do końca niezachwianie, gdyż ożywia nas wiara świata w ostateczne zwycięstwo. Wierzymy niezłomnie, że ofiara nasza nie będzie daremna i że krew nasza zaważy na szali zwycięstwa. Przyszli dwóch żołnierzy, przyjechali na koniach oficerów polskich, śliczne takie konie mieli. I mówi, czy możemy się tutaj obmyć i ogolić. I brat mówi, dobrze. I ogolili się, mówi, aliśmy mieli śliczne konie, byliśmy dalej gospodarzami. Niemcy wzięli. I gdzieś poszli, tak, w mundurach uzbrojone. A gdzie poszli, nie wiemy. Pod Tomaszowem Lubelskim rusza w nocy natarcie czołgów warszawskiej brygady pancerno-motorowej pułkownika Roweckiego. Tym razem Niemcy są dobrze przygotowani na odparcie polskiego ataku. Natarcie załamuje się w ogniu ukrytej między domami niemieckiej artylerii, a Polakom udaje się wycofać tylko 8 czołgów. Załamują się także ataki oddziałów piechoty i kawalerii. Grupa Boruta rozbija się o silną pozycję niemiecką pod stacją kolejową Maziły, a dowódca Boruty, pułkownik Klaczyński, ginie. Przebijający się z tym oddziałem generał Boruta Spiechowicz musi przebrać się w cywilne ubranie i w ten sposób przedostaje się do Lwowa. Mama popatrzyła w okno. Dzieci, wojsko polskie idzie. I tak na tej stronie, to jakby tu było, bo tam nie pukniła strona, tu było wojsko niemieckie, a tam Polacy idą. I tak jeden trzymał rzepy w rękach, je, był głodny. Drugi prosił chleba, a jak raz moja mama upiekła chleba i tak 12 buchenki postawiła. I zaraz brat, mamo, daj chleba. I mama, brat wyniósł i pokroił na kromki, oni złapali ten chleb i poszli dalej w tę stronę, na wschód. Po południu następuje jeszcze jedna próba polskiego ataku, który załamuje się w ogniu nieprzyjaciela. Straty polskie są bardzo duże, w niektórych jednostkach sięgają 50%. Zaczyna brakować amunicji, a wojska niemieckie grożą przełamaniem polskich pozycji na skrzydłach. Dowództwo polskie zbiera się na ostatniej naradzie, na której zapada decyzja o trzecim ataku, w którym mniej niż jedna dywizja ma zaatakować 4 pełne korpusy niemieckie. Na czele znowu nacierać będzie brygada pułkownika Roweckiego, której ostatecznie zostało tylko 7 czołgów. Polskie oddziały będą walczyć przez całą noc. Bezskutecznie. Nad ranem do Wilna wkracza 700-osobowa grupa sowieckiej piechoty oraz 2 oddziały zmotoryzowanej kawalerii. Jednocześnie dodatkowe siły rosyjskie zaatakowały z przedmieść w kierunku centrum. Ruszyły także sowieckie bataliony brygady pancernej, które skierowały się na oba mosty na Willi i w końcu je zdobyły. Osłaniane przez ochotników Wileńskiego Uniwersytetu oddziały polskie ostatecznie wycofują się z miasta. Resztki oddziałów Armii Małopolska zbliżają się do Lwowa na odległość 2 kilometrów.
Do miasta jednak udaje przebić się grupie jedynie 100 żołnierzy. Po załamaniu ataku dowodzący Polakami generał Sosnkowski postanawia udać się w cywilnym przebraniu do granicy z Węgrami. Lwów znajduje się niemal w całkowitej izolacji. W nocy czołówka wojsk zmotoryzowanych sowieckiej 6. Armii wraz z czołgami dociera od strony Winnik do rogatki Łyczakowskiej. Dochodzi do starcia i tym samym załoga lwowska walczy już przeciwko dwóm najeźdźcom. Armia Karpaty przekracza granicę polsko-węgierską. 10. Brygada Pancerno-Motorowa pułkownika Maczka jako jedyna jednostka Wojska Polskiego przekracza ją w zwartym szyku. Z rozwiniętymi sztandarami, w pełnym uzbrojeniu i z licznym, zdobycznym sprzętem. Na wschodzie pułki Korpusu Ochrony Pogranicza próbują przedostać się na zachód lub w kierunku granic. Część z nich okrążona przez oddziały sowieckie kapituluje. Reszta stara się przebijać dalej. Agresja sowiecka, cios w plecy, to koniec nadziei dla Polski, dla Polaków. Dwa dni później, daleko za oceanem, w Chicago Daily News pojawia się słynny, bardzo znany do końca tej wojny rysunek Szemejkera Ukrzyżowanie Polski, pokazujący ukrzyżowanie Polski przez Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki. Jest niesłychanie charakterystyczne, że właśnie tego dnia, 19 września, to początek końca walki ruchomej wielkich polskich poszczególnych armii i grup operacyjnych. Tego właśnie dnia kończy się bitwa nad Bzurą. Ofensywa, operacja zaczepna Armii Poznań i Armii Pomorze. 19 kapituluje Oksywie. 19 pod Lwowem ma miejsce zagłada Armii Małopolska, a pod Tomaszowem Lubelskim koniec walki Armii Kraków i Armii Lublin. Ale niemiecka teza o kampanii 18 dni była tezą li tylko i wyłącznie propagandową. Trwa bowiem zażarta walka, opór, obrona Warszawy, Modlina, Helu, Lwowa. Jak myśmy wyszli do miasta, to okazało się, że panika powstała. To było po południu. Dlaczego panika? Przecież tu Polacy wszystko mówią, że Rosjanie podeszli już. Ja osobiście widziałem dwie tankietki na horyzoncie, które się zbliżały. 20 września w Grodnie stacjonowały dwa polskie bataliony piechoty. Jedna bateria przeciwlotnicza z dwoma działkami typu Bofors, grupy żandarmerii i policji oraz grupy przypadkowych żołnierzy i oficerów, łącznie około 2,5 tysiąca ludzi uzbrojonych w lekką broń. 3 dni wcześniej, na wieść o przekroczeniu granic przez Rosjan, uzbrojone grupy dywersantów z czerwonymi opaskami zaczęły strzelać na ulicach miasta do mieszkańców. Oddziały polskie szybko uporały się z walkami ulicznymi, ale nie na długo. Około godziny 8 rano czołgi sowieckiego batalionu pancernego niespodziewanie wjeżdżają do Grodna od strony południowej. Sowieci szybko zdejmują polski dwuosobowy posterunek, który jako jedyny strzeże tej części miasta. Rosjanie zostają zauważeni dopiero na moście drogowym, kiedy usiłują wjechać do centrum. Pierwszy eksploduje samochód z radiostacją trafiony w zbiornik paliwa. Czołgi uciekające przed ogniem działek przeciwlotniczych rozpraszają się na ulicach Grodna. Do ich zniszczenia polscy obrońcy używają głównie butelek zapalających. Pozbawione wsparcia piechoty, osamotnione czołgi stanowią stosunkowo łatwy łup dla znających miasto Polaków. Ale ciągle nadciągają nowe, sowieckie pojazdy pancerne. Rosyjska artyleria, nakierowana informacjami pozyskanymi od dywersantów, zadaje stronie polskiej ciężkie straty. Ale ostatecznie Sowieci wstrzymują atak i wycofują nieuszkodzone pojazdy z miasta. Około północy do Grodna nadciągają polskie posiłki. Do miasta wkracza brygada kawalerii Wołkowysk z generałem brygady w stanie spoczynku Przeździeckim, który przejmuje dowodzenie obroną. Przez całą noc będą trwały utarczki pomiędzy przekraczającymi Niemen w obie strony grupami wojsk polskich i sowieckich. Zaobserwowałem, że się paru
Niemców zbliża, a później coraz więcej Niemców w to miejsce, gdzie była w lesie ta nasza kompania oficerska. No więc dowódca mówi, my zwijamy dowództwo do tyłu, idziemy tam na górkę i tak dalej. Wybiegam z tej chaty, ja Niemców widzę zbliżających się, zaczynają strzelać. No i nie pozostało mi nic innego, tylko udać nieboszczyka. Ja rozłożyłem ręce i upadłem na płasko, tak? A ten myślał, że ja dostałem, on się schował za takim workiem kartoflanym, luzem stojącym, no i tak skurczony siedzi. Ja do niego, żyjesz, Unger? Tak. A pan? Ja też żyję. Ja mówię, uważaj, hej, hop, i wyskoczyliśmy. Biegiem, lecimy, na nic nie zważamy i tak dalej. Niemcy do nas strzelają, koło głowy mojej parę razy to tak usłyszałem świst, ale no, nie trafili. W lasach na zachód od Tomaszowa, po trzech dniach walk i nocnej klęsce polskiego natarcia, generał Piskor zarządza kapitulację. W ten sposób przestają istnieć Armia Kraków i Armia Lublin. Pułkownik Stefan Rowecki, dowódca warszawskiej brygady pancerno-motorowej i późniejszy dowódca Armii Krajowej, odmawia poddania się. Wydaje rozkaz swoim oddziałom zniszczenia ciężkiego sprzętu i nakazuje przedzieranie się na własną rękę do innych walczących oddziałów. Sam, przebrany w cywilne ubranie, przekrada się do Warszawy. Ale to nie jest koniec walk pod Tomaszowem. Nie wiedząc o decyzji kapitulacyjnej generała Piskora, idą mu na pomoc oddziały Armii Prusy. Grupa operacyjna generała Kruszewskiego wraz z Armią Modlin generała Przedrzymirskiego i grupą operacyjną generała Andersa uderza na Niemców, zadając im ciężkie straty i wypierając ich oddziały z pozycji na południe od Zamościa. Leżę. Tak, śpię, nie śpię. I przychodzi jeden z członków dowództwa, kapitan, ja już w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska, siwy bardzo i mówi tak, smutny taki, a ten dowódca nasz pyta się, co, panie kapitanie? On mówi, no strasznie boleje, mówi, kostkę nam zabili. Ja widziałem, jak biedak tylko ręce rozłożył i grzmotnął o ziemię. Ja się budzę. Ja to słyszę tak, bo oczy przymknięte, ale słyszę. Staję na baczność przed nim i melduję się. On nie mógł wierzyć. Złapał mnie w uścisku, ja tak samo pocałował. Mówi, jak ja się cieszę, ja mówię, ja też się cieszę bardzo. Pod Lwów podchodzą główne siły sowieckiej 6. Armii generała Golikowa. Jednocześnie Hitler wydaje Niemcom rozkaz odstąpienia od Lwowa i przekazania swoich pozycji jednostkom rosyjskim. Od tej pory linię demarkacyjną rozdzielającą wojska obu agresorów stanowić będzie rzeka San. Polacy rozpoczynają negocjacje ze stroną sowiecką. Część naszych oddziałów chce jednak przedostać się na Węgry, wykorzystując zamieszanie powstałe przy zamianie pozycji przez jednostki niemieckie i radzieckie. Z niewiadomych powodów przeciwstawia się temu zdecydowanie dowódca obrony Lwowa, generał Langner. Oddziały generała Kleberga maszerują na zachód. Obok nich, również na zachód, wycofują się przed sowiecką nawałą bataliony Korpusu Ochrony Pogranicza generała Orlik-Rückemana. Walczą po drodze z oddziałami Armii Czerwonej i komunistycznymi dywersantami. Rosjanie zajmują Kowel i Włodzimierz Wołyński. Do Warszawy, w zwartym szyku, jako ostatni oddział z walczących pod Bzurą, przechodzi przez pierścień okrążenia niemieckiego grupa kawalerii generała Abrahama. Stoimy na powiedzmy, na takiej powierzchni, nasza grupka. Obok stoją oficerowie niemieccy. No i nasi jeńcy rosyjscy, jak zmokłe kury, niepewni, bo oni nie wiedzą, co z sobą zrobić. I w pewnej, a i przy tych oficerach niemieckich jest jeden nasz oficer jako dolmetscher, tłumacz. I w pewnej chwili ten najstarszy Niemiec zobaczył tych Rusków i się pyta, a kto to jest? A on mówi, no to wasi sprzymierzeńcy. Jacy? No Rosjanie przecież, macie przymierze z Rosją. Myśmy o tym wiedzieliśmy.
I proszę mi wierzyć, to jest dziwne się wydaje, ale Niemców ogarnął, ich było 5-6, ogarnął pusty śmiech, że mają takich sprzymierzeńców. A rzeczywiście oni byli obdarci, te płaszcze rosyjskie, te takie sznurki, wie pan, wisiały. Nie mieli pasów skórzanych, tylko częściowo parciane, tylko sprzączka jakaś. No ubranie i czarne owijacze mieli, takie też postrzępione. Oficjalne stanowisko obu agresorów, zarówno Rzeszy Niemieckiej, jak i Związku Sowieckiego, tłumaczyło obie agresje chęcią zaprowadzenia w Polsce porządku i spokoju. Ba, dopomożenia ludności Polski do przebudowy warunków własnej państwowej egzystencji. Mówi o tym bardzo wyraźnie, właśnie takimi słowami, oficjalny komunikat niemiecko-sowiecki ogłoszony w Moskwie i w Berlinie 19 września. Fakty przeczyły tym czysto propagandowym zapewnieniom. Właśnie 20 września podpisano w Moskwie protokół wojskowy niemiecko-sowiecki regulujący ruchy wojsk obu stron zmierzających do osiągnięcia linii demarkacyjnej, linii czterech rzek. Pisa, Narew, Wisła, San. Linii, co niesłychanie charakterystyczne, dzielącej stolicę Polski, Warszawę, na pół. Co więcej, protokół ten zapewniał oddziałom niemieckim pomoc ze strony oddziałów sowieckich w zwalczaniu stających na drodze Niemcom polskich band. Nie musimy chyba dodawać, że dokument ten przez następne kilkadziesiąt lat pozostawał dokumentem najściślej tajnym.